Siemaneczko! Z tej strony? Słuchajcie, dzisiaj będzie ostro i to dosłownie. Jest ze mną Milusia Klaudysia, która zgodziła się na zrealizowanie ostrego challenge'u, czyli klasycznie, jeżeli padniemy, no to jemy ostrego chipsa z popularnej marki Bulldog. Pewnie kojarzycie te wiralowe nudle na ostro? No to oni zrobili też chrupki. Mam nadzieję, że przyszykowałaś sobie coś do picia. Ja mam cały litr mleka przy sobie, bo ja coś czuję, że to będzie tragedia! A ja sobie przyszykowałam wodę, nie pomyślałam o mleku, a rzeczywiście mleko łagodzi te ostre, no nie! Nie! Czemu wodę? Mleczko, nie, mleczko, hej mleczko! Wiesz co, ja nie mam takiego problemu z ostrym jedzeniem, więc myślę, że te chipsy nie będą aż takie ostre. No jest niby na nich napisane dwa razy spicy, ale myślę, że nie będzie tak źle, co? Ja ci powiem tak, ja też nie mam problemu z ostrym jedzeniem, to ostre jedzenie ma problem ze mną, nie? Będzie ciężko. I teraz druga zasada. Jeśli na przykład wpadniesz do lawy, bo tutaj są checkpointy, po każdym obrazku są checkpointy. Jeżeli ty wpadniesz na przykład do lawy, to ja dobiegam do najbliższego checkpointa i czekam na ciebie, aż wykonasz swoje zadanie z jedzeniem chrupka, tak żeby każdy miał po prostu szansę dotrzeć na metę, nie? W określonym tym czasie. I jeżeli będziesz na przykład druga na mecie, no to też jesz chrupeczka. Tak, no żeby było ciekawie. Czemu? No dobra, to już się zaczęła runda teoretycznie, więc nie wiem, poczekamy chyba aż minie, nie? I dopiero zaczniemy nasz challenge. Okej, okay. Im dalej, tym lepiej. No to jak czekamy na koniec rundy, to przypominam wam o zostawieniu subskrypcji na moim kanale. Najlepiej z dzwoneczkiem, żebyście nie przegapili żadnego mojego filmu. No i zostawcie tutaj 10 tysięcy łapeczek w górę, to zrobimy więcej challenge'y jedzeniowych. Dobra, mamy akurat teraz przerwę 10 sekund, więc dawaj, ustawiamy się tutaj. Zobacz, zmieniły się obrazki, teraz jest jakiś pierniczek shop ze Squid Game. Uwaga, Klaudia, zaczynamy! Nie. Ej, to są te same kolory? Te same kolory, okay. Dobra, więc możemy tego dotykać. Tu idzie w miarę. O, ale patrz, ile tego jest tutaj, można swobodnie sobie przebiec. Co? Różowego gdzie, już nie gdzie, mamy. Gdzie? No co się stresujesz? Tu już mam, ej! Dobra, nie wskakuję, moment, bo niebieskiego nie było, to już mylące kolory były. Okej, okay. Biegniemy. Czarne. To czarne, ej, ale tu są szare, no. Trzeba uważać, serio. Dobra, dobra, stop. Dobra, jesteśmy na równi, nie? Dobra, no, biegniemy. Szybko, tu jest dziura, trzeba nam koło. No, nie, zdążę. Dobra, zdążę. Dobra, zdążyłam. Mogę tu wejść? Dobra, biegniemy dalej. Teraz idziemy po Squid Game'ie. Jezu, jak ja się spinam. Dobra, będzie git, będzie git. Ten dobrze, okej. Okay. Teraz tutaj biegniemy. Ej, myślałam, że to będzie trudniejsze, nie? O nie. No nie, no teraz to mi chyba nie pójdzie. Coś tak czuję. Dobra, biegnę. Nie. Ja już jestem na szczycie praktycznie, dobra. Ojoj. Ojoj. Co tu taka dziura w obrazku jest? Aha, bo tu jest jakiś kieliszek z winem, okej. Klaudia, w tyle zostałaś. No nie. A ja ci przypominam, że jak będziesz druga na mecie, to niestety, ale też jesz. Ej, tutaj nie ma zielonego. Ej, to będzie bardzo ciężki obrazek teraz. Dobrze, dobrze, nie spadaj, nie, w ogóle, nie. To byłoby bardzo przykre, jakbyś spadła. Tak? Moje serce, tak, błakałabym ze szczęścia. Ej, tutaj nie przeskoczę. Czy przeskoczę? Dobra. Dobra, przeskoczyłam. Kurczę! Nie! Po co ja wlazłam? Po co ja... Spadłam. Jak spadłaś, widziałam to! Dobra, to ja czekam na ciebie w takim razie tutaj, żeby nie oszukiwać, żebyś jeszcze miała szansę jakąś. No dobra, to co, powodzenia. Czy też bym zjadła, bo mnie kusi. Ja ogólnie Bulldoga lubię bardzo. Ale daj znać, czy ostry bardzo te dwa spicy są. Żyjesz? Zaczyna być ostre. Tak? No to co, już zapijasz mlekiem? A ty jadłeś kiedyś Bulldoga w ogóle? Nie, ja wszystko co ostre unikam. Ej, naprawdę? Ty, no. Jak sobie zrobić zbliżenie, łzy mi prawie pociekły. O nie, to ja się boję. Dobra, zaczynamy? Tak, tak, biegnę, mam nadzieję, że dobiegnę. Czarny jest tutaj, dobra. Nie wiem, czy ja dobrą grę wybrałam. Nie wiem, czy nie jest za prosta ta gra. Dobrze, że ubrałam krótki rękawek. Coś tak czułam. Chciałam sweterek, bo mi zimno było. O Jezu. Zdążę. Ojej. Ja już jestem prawie przy końcu. Nie! Ej, to już koniec! Biegnę! Nie gadaj. Dobra, udało mi się. No dobra, to ja dojdę tam do końca. Ale teraz muszę zjeść, wziąć tego chipsa na prawą stronę ust, bo już lewa mnie piecze, nie? Bez kitu. Ojoj, a gardło? Gardło, jeszcze tak jakbym, wiesz co, jakbym miała taką lekką anginkę, takie uczucie. Doszłaś do końca, więc nas teleportowało. Zmieniły nam się obrazki tutaj. Dawaj, bo 5 sekund, tu krótka przerwa jest. A nie, bo ty jesz, tak?
Mhm. Aha, myślałam, że już zjadłaś. Dobra, to spokojnie, jedz sobie i zaraz zaczniemy. Na początku jest spoko, przyjemne. Ale potem wchodzi tak ostro, naprawdę ostro wchodzi. Ty tak bardzo nie chciałaś tego challenge'u ze mną nagrać. Ale widzowie chcieli, widzowie mi cały czas pisali coś ostrego, no to w końcu trafiliśmy na jakieś ostre chipsy, podobno ostre. Dobra, wiem. To co? O, dobra, zaczynamy teraz, patrz, bo taka dziura będzie. 3, 2, 1, start! Lecimy! Ale powiem ci, że naprawdę tylko dla widzów to robię. Myślę, że myślałam, że nigdy się nie dam rady namówić, że nikt mnie nie namówi dobiegna, na dobiegna? To. Dobra, dobiegnę nie. Chyba, nie? Spadnij! Nie, jeszcze! Tak! Ej, zacięłam się coś pod koniec! Ej, jak makaron to wygląda. Nie, to nie smakuje jak makaron. Mm-mm. Ale pachnie słodko. Nie jest słodkie, to znaczy na początku jest spoko, serio, przez tą chwilę jest naprawdę smaczne, nie? Ale potem to jest piekło. W smaku są naprawdę okej, bo są takie słodkie dosyć, ale mega ostre. Od razu jak przegryzłam, to były mega ostre te kropki, no dwa razy spicy jednak robi swoje. No to się tak ładuje mocno, no. Ale pali mi w gardle teraz. Ej, dobiegnę? Dobra. Puh, skończyłam. Ale jak to? Byłam na czerwonym! Ja widziałam, jak spadłaś. Dobra, ja już muszę kontynuować tutaj do ciebie. Dobra, to ja jem. Nie! Dotarłam. Stop, jem. Czekaj. No właśnie, ja miałam to samo, że mi tak do gardła wpadła. To jest mega ostre. Mleko trochę łagodzi, ale tak dosłownie na chwilę tylko pomaga. A mi nie pomogło. Mi nie pomogło, mnie dalej gardło piecze strasznie. Dobra. Poczekaj, niech to no, przeminie. No, lepiej tak. Ja się napiję jeszcze. Strasznie ostre. Dobra, biegniemy. Różowy. Ej, bo to są dwa kolory piecze. Czerwonego, ty. Ty może nie na tym kolorze się... stanęłaś. Tak, skapnęłam się po chwili chyba, wiesz. Tak, to jest takie żarówkowe. Ej, dobiegnę? Dobra, dobiegnę. Dobiegnę. Tak. Nie! No nie! No. Jestem beznadziejna w tej gry. Ej, gdzie tu jest brązowy? No nie gadaj, nie zdążę, nie wierzę! Ale to tak na samym końcu ten brązowy był, no nie! Dobra. Nieźle, jest mocnie. Ja normalnie się czuję, jakbym ogniem zaraz miała zionąć. No, ja jest mocno. Straszne, masakra. No wiesz co, to ja wolałam jednak sok z ogórków kiszonych. Dobra, biegniemy. No, bez kitu. Sok z ogórków kiszonych to ja teraz? Przez ten challenge to bym mogła sobie, wiesz, pić tak dla zabawy, nie? Dobra, żółty. Okay, żółty. Ej, gdzie jest żółty? Dobra, nie. Musimy już dobiec. Nie. No nie. Jest! Ledwo co, nie? Dobrze, że piętek nie zrobiłam, nie? Czekaj, a to? Okay. Tutaj teraz? Dobrze, nie. Czasami te kolory tutaj są mylące. Jest to jaka ostrość. No weź spadnij! Nie spadnę, ja lecę dalej, nie zatrzymuję się, ja nie chcę przegrać, już mi gardło piecze normalnie. Ej, ale 3, mnie 2, też chrypę dostałam. Ej, ty jesteś dalej ode mnie, no nie wierzę. Dobrze, bardzo dobrze, o nie, tutaj muszę poczekać, wyrównają się szanse. Jestem. A, pikantne, dobra, biegniemy, zobaczymy kto... Co? A, koniec czasu miałyśmy. No to obydwie przeżyłyśmy, obydwiemy. No, no nie wiesz, tego się nie spodziewałam, ale to będzie miało sens. Dobra, no, gotowa? Ej, nie było takiej zasady, czekaj, bo jakiegoś małego chipsa wyciągnęłam. Trzeba challenge jakiś zrobić, a nie 3-4. Wypadło mi z buzi. Powoli mam dosyć. I powiem wam. Te dwa razy spicy, jak to kiedyś zobaczycie, nie kupujcie tego, to jest tak ostre. Ja nie jadłam jeszcze takich chipsów, że zjesz jeden chips i masz dosyć, naprawdę. Mnie mdli powoli. Piękne. Nie wierzę. Szybko. Spadnij. Nie. No nie. Spadnij. Klaudia, rozproszyłaś mnie! Jej! Nie spojrzałam, ile czasu mam, no nie wierzę! Dobrze. Ale duży mi się teraz trafił. Dobra. Coś
Ojeju. Mam takie wrażenie, że mam taki pot, taki mokry, ale taki nieprzyjemny strasznie. A ja czuję, że już mam tak język wypalony. Powiem tak, te chipsy są naprawdę dobre i wciągające, ale są tak ostre, nie? Biegniesz już? Biegnę, biegnę. Nie, zapomniałam ci powiedzieć. Biegnę, biegnę, no. Język to tam jedno. Mnie tak już żołądek zaczął boleć. Wybiegnę? 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 Dobra, wybiegnę. Ja powiem ci szczerze. No? Widzowie mogą mi wierzyć, mogą mi nie wierzyć, ale tylko ja wiem, co ja teraz tu przeżywam. Naprawdę, ja serio sama ze sobą walczę. Autentycznie. Słuchaj, a co my będziemy przeżywać na kibelku? Bo to pamiętaj, że to dwa razy pieczeń. Tak, to fany fakt. Pierwszy raz nagrywamy w inny dzień, bo mamy zawsze ustalony jeden dzień tygodnia do nagrywek. Poprosiłam Wero, żebyśmy nagrywały w inny dzień. Tylko po to, żebym jutro nie musiała wychodzić z domu do południa, bo wiem, że ja no, z kibla nie zejdę tak łatwo i szybko, nie? Zapieczę drugi raz, Klaudia. Kto no wie, ten wie. Nie zdążę! Co ja zrobiłam? Nie zdążę, nie zdążę, nie! No nie wierzę! Serio, jesz? No jem, bo miałam czerwony na tym bananie i to było na samym środku, no nie wierzę! Dostałam czkawki. To już. Czy ty właśnie wygrałaś? Nie jeszcze. Czekam, dobra, aż to szybko jem. Nie, dobra, lecimy już teraz. Ja dam radę jakby. Zaczynam mieć odruch wymiotny. Jak już słyszę nawet, że ty jesz, to mnie zaczyna już tak, no serio? Ej, nie zdążę tutaj przebiec, bo mam czerwony znowu i jestem akurat na czerwonym, ale nie zdążę do checkpointa dobiec, no nie! Ja w ogóle dzisiaj duży mózg czas, ja zrobiłam na obiad jeszcze leczo, nie? Pikantne? Już po samym leczo mnie brzuch potrafi boleć. Dobra, ty już jesteś na samym końcu, tak, nie. Dobra, wygrałam. Gdzie ty jesteś? No, ja jestem jeszcze... Skończyłam banana dopiero robić, nie? Ej, to ja muszę wejść do tego teleportu chyba, tak? Z Netherem, czy nie? Czy mam tu stać? Nie, możesz poczekać i tak... Ja nawet nie zdążę w te 13 sekund dobiec. Czemu ten czas nagle tak przyspieszył? Co jest? Bo może ja stoję na tym! Aha, dobra, to jem za karę... Ja wiedziałam, że ja będę jadła więcej od ciebie, nie? Smacznego! Ogólnie nie wiem czemu, ale dalej kaszel mam po tej chorobie, a teraz po tym ostrym to jeszcze bardziej ten kaszel mi się wzmógł. Ja nie mam kaszlu, ale po tym jak to zjadłam, to cały czas mam takie wrażenie, wiesz co, jakby coś mi stało w gardle, jakbym miała coś tam tak pod... Nie wiem, nie umiem się wypowiedzieć. Spaliło mi mózg. Ja będę zionąć ogniem, nie? Ej, czekaj, czekaj, gdzie ty czekam, tam? Czekam, spokojnie. No, już myślałam. Spokojnie. Wiesz co, ja się boję, że nawet bąki będą piekły, nie? Jest taka szansa, wiesz o tym. Nie wiem, nie chcę nawet o tym myśleć, nie? Co znaczy, powiem tak, ja dosyć jestem odporniona na ostre, bo jadłam już w swoim życiu te buldaki. Nie, nie. Ale te chipsy to jest naprawdę hardcore. Te dwa razy spicy... No nie. Nie, ja tam nie biegnę. No nie wierzę, mogłam biec jednak. Czekaj, czy to jest ten kolor? Nie wiem. Kurczę, czasami nie jestem pewna, dobra, okej. Okay. Ale powiem ci fun fact, to jest mój pierwszy raz w życiu z buldakiem. A, no to jakimkolwiek. Powiem ci, że normalnie buldak też jest taki, powiedzmy, trochę słodko-ostry. Jak nigdy nie jadłaś buldaka, to ta wersja taka różowa, carbonara, to ona jest taka najmniej pikantna. Powiedzmy, jak jeszcze sobie tam śmietanę dorzucisz, bo widziałam, że niektórzy tak robią, to właśnie... Ja chyba odpuszczę. Ja nie, dziękuję. Ja już będę miała traumę. Ja pierwszego buldaka, jakiego jadłam, bo mi Maciek kupił, to właśnie był dwa razy spicy. Był jeszcze trzy razy spicy, ale on mi kupił dwa razy spicy. I ja po prostu jadłam to i płakałam jednocześnie. Było tak ostre, ale było tak dobre, że nie mogłam się powstrzymać, żeby tego nie zjeść. To ja tak samo zrobiłam Pawłowi raz. Chciałam mu dać... Tak uznałam, dobra, kupię mu jakąś zupkę chińską, no i tak dobra, buldak, no to mu kupiłam i nie wiedziałam jaki, nie? I właśnie kupiłam tego ostrego mega, nie? I biedny nie zjadł. Ale to był dwa razy spicy. Nie, nie mam białego, nie mam białego! Dobra, cofnęłam się, Dwa razy spicy, tak. Dobra, dobiegnę czy nie dobiegnę? Ty. Nie dobiegnę, no, dobra, nie dobiegnę. Dobiegnę, dobiegnę. Ale czy przeskoczę? Nie wierzę, ty mnie pokonałaś znowu, nie? Skuś, o nie, o nie, skuszę teraz, bo tu nie ma szarego, tego ciemnego. Co jest? Właśnie widziałam, jak spadłaś. Ej, nie. Czekaj, ja się z ciebie nie śmieję, bo muszę się też tu zatrzymać, bo inaczej też skusiłabym. Czekaj, jem. Dobrze, to ja dobiegnę tylko do checkpointa. O, hello. Ty, ja naprawdę chyba będę wymiotowała zaraz. Też się muszę napić, bo nie daję rady. Słuchaj, pierwszy i ostatni raz, mówię ci szczerze. Mogą zostawiać
100 tysięcy łapek w górę! Nie ma opcji, nie? A biegniemy, dobra. No, chyba tak. Kurczę. To jest szary? No właśnie, znowu to samo! Czekaj, dobra. To jest ten. Nie, dobra, jest okej. To jest taki szarowo-czarny, powiedzmy. Jezu, piecze mnie już naprawdę. Najgorzej gardło oberwało, wiesz? Będę pierwsza. Będę płakać. Tak. Rzeczywiście, jak dotrzesz na metę, to dwa razy czas się, wiesz, szybciej robi, nie? No to smacznego, Klaudia. Ostatni, nie? To już wystarczy tego. Tak. Ostatni, no myślę, że tak, bo nie guźmy już losu z rana jutro, co? Na kibelku. Chociaż będzie na pewno tragicznie. To jest ten poziom, że powoli dostaje gęsiej skórki. Ja właśnie mi z nosa pociekło, nie? Aż od ostrego. O! Mam czkawkę. Jakbyś wzięła tarkę i tak po tarce przelizała językiem się czuję, wiesz? O nie, najgorzej. No dobra, kochani, to w tym miejscu kończymy. Mamy tylko do was ogromną prośbę. Następny challenge, niech to nie będzie ostre jedzenie. Może być nawet, nie wiem, kapusta kiszona, ogórki kiszone, sok z kapusty kiszonej z ogórków kiszonych, kwaśne, nie wiem, obrzydliwe fasolki, ale nie ostre, bo to jest naprawdę ostry challenge, no tak. I będzie piekło dwa razy. Nie. Ja odpuszczam ostre challenge, ja już się nie piszę, nie ma opcji. Ale kaszel, jaki mi się zrobił, to jest masakra od tego ostrego, nie? Fuj, ohydztwo. Massacration. No to co, życzymy wam udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa! Pa!